Cześć, witajcie, witajcie w Prus TV. Jest afera na cały kraj i jest afera na cały Meksyk. Proszę Państwa, pobójce na plaży w Gdyni, gdzie polscy kibice pobili meksykańskich marynarzy, media grzmią, media osądzają i media wydają wyrok. Proszę Państwa, na początku nie było wiadomo tak dokładnie, o co chodzi. Wiele uznało to za brutalną napaść, wiele osób uznało to, że jest to niedopuszczalne zachowanie kibiców. Jakkolwiek, jeżeli wnikliwie przeczytacie wszelkiego rodzaju komentarze, które pojawiają się po tym zdarzeniu, relacje świadków, okaże się, że jest pewien wątek, który jest w ogóle niewyartykułowany, mianowicie ani nie ma tego dokładnie przedstawionego w monitoringu, bo nie jest powiedziane, że monitoring objął wszystko i wszystkich, ale w komentarzach pojawia się jedna rzecz, mianowicie Meksykanin, jeden z członków załogi, nieobyczajnie, że tak powiem, przystawiał się do jednej z Polek. Ostatecznie skończyło się to tym, że uderzył ją w tylną część ciała, ona go odepchnęła, on miał ją ponownie uderzyć. No i zobaczył to jeden z kibiców i stanął w jej obronie i od tego zaczęła się cała zadyma. Ja myślę, że wątek jest jak najbardziej do sprawdzenia, jak najbardziej do przepatrzenia i myślę, że ten wątek rzuca nowe światło na całą tą rozróbę. Jakkolwiek nie staje w obronie nikogo, ani nie staje w obronie Meksykanów, ani nie staje w obronie kibiców. Na pewno każdy ma za pazurkami troszeczkę brudu. Jakkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na to, że media już osądziły i media już wydały wyrok. Trzymajcie się. Było to Prus TV. Cześć.